Cześć, siemanko, witajcie w kolejniku z MKrika. W dzisiejszym odcinku będziemy sprzedawać. Oj. Będziemy sprzedawać plony. Więc na pierwszy rzut idzie rzepak. Rzepak i jęczmień. A sorgo sobie poczekamy do chyba jutra. Bo do grudnia, coś takiego. Oczywiście dzisiaj będziemy trochę z Rondirasa połączyć, no bo ostatnie odcinki bardzo dużo było z McCormickiem. Więc trzeba trochę pomęczyć. No dobra, sobie możemy to nieźmy też zawieść. Sobie pomęczymy. Dam na 0,5, żeby czas nie przeskakiwał. No i elegancko. Jest to odcinek 16 z M-Klika. Dobra, 32 tony na sobie. 31 dokładnie. Dobra, i zmiana biegów. E2 już ma pop. Spokojnie. Nie zrzuci, bo nie ma czasu. Zaraz E3 wrzuci. I teraz powinna być zmiana. No, E4 od razu wrzuci pop. Co za chłop ty. Z2 na E4 od razu wrócił. Jebany dobry jest. No właśnie, ja w sklepie nie patrzyłem, jakie są promocje, no bo dopiero szedłem. Horst Rano 3, no ciekawego. Event Hobbies. Wiecie co, ja chyba będę zbierał powoli kasę na oborę. Tak, na oborę będziemy powoli zbierać. Nie wiem czemu. Ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego. Ktoś pewnie tak by mi nie powiecie, bo wiadomo, nikt mnie nie ogląda. Dlaczego mi te numerki znikły po prostu. Na mapie nie mam numerków. Pól. A jak kliknę X-a pod terenem, to już mam numerki. Więc tak jest. Bez sensu, według mnie, ale nie wiem czy to jest wina aktualizacji. Czyli po prostu to jest jakiś mod, to jest. Chociaż tutaj nic nie świeci, w konsoli nic nie świeci. Więc to może być, nie wiem, czy to od save'a jest, że stary save jest, czy co. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie powiem wam w tym momencie, bo nie wiem. No jest to odcinek 16. I w dzisiejszym odcinku sprzedajemy flory. Też, żeby was nie zanudzać, to opowiem wam plan na przyszły odcinek. Ej, czemu ja tu skręciłem? Widać, że dawno nie grałem Farminga 22. No zapomniałem też, że tu skręcić. Nie wiem czemu, ale przez chwilę pomyślałem, że tam jest sypanie tutaj. Teraz to długo się nie grało w Farminga, bo praktycznie dzień pykam sobie w Eurotracka. A jak jest dzień, to co 2 dni? No i jeszcze do tego, oczywiście wieczorami zawsze turnieje w rakecie. Chcę wreszcie coś wygrać. Chcę wreszcie jakiś turniej wygrać, żeby mieć ten... O, tutaj się działa na przykład. Nie wiem, 19 może tego modu nie ma. Zaznaczonego może nie miałem. Żeby sobie latać po kabinie. Bo ja lubię tak sobie. Dobra, i jęczmień jest sprzedany. Znaczy sprzedany, no nasypany. Wszystko jest posiane już na zimę. A posiany mam tylko rzepak, bo na wiosnę będę siał sorgo. No bo sorgo jest dobra cena za sorgo. A chcę sobie poczekać. Bo sorgo jest dobra cena. Za oborę 250 tysięcy. Trzeba, potrzeba. A ja mam tylko 6 tysięcy. Kredytu nie mam. Nie mam kredytu za dużo wziętego. Nawet nie wiem ile szczerze. O, zero. Nie mam kredytu nawet.
O, kombajnik tam był u góry. Widziałem. Znajdź kawę. No właśnie, zobacz, ile ma znajdziek. Bo może by zrobił. E, 53 mam. No bo szukałem tego. 53 na 100. To nie wiem, czy będę jeszcze szukał kolejnych znajdziek, czy nie. W zasadzie to trochę nieuczciwe było szukanie drugi raz tych znajdziek, ale no, nie wiem jakim cudem, ale 50 pozbierałem i pokupowałem maszyny. Więc po prostu dozbieram sobie 47 znajdziek. To będzie 470 tysięcy. I za te 470 tysięcy to już bym mógł parę maszyn kupić, tak? Bym mógł kupić na pewno oborę, maszyny do krów, maszyny do spraw zielonkarskich. Zielonkarskich, no do siana kosów, o. No, szukałem słowa, no, niektórzy też zielonkarskich mówią, nie wiem czemu. Ale do siana kosów po prostu sprzęty bym mógł kupić. A reszta co by zostało, no to bym wpompował w pole, tak. Na razie przebudowa gospodyni nie mam pomysłu. Więc jej nie robię. 18 i 18 to jest 36. A to jest pół i pół, no to akurat na cały zestaw będzie. To jest rzepak. Dobra i elegancko. Fajny zestaw. 37 ton. Rajendira idealny zestaw, fajny. Nowego ciągnika nie kupuję, no bo nie potrzebuję. Bo ten mój McCormick X7 daje radę. Mocniejszego nie potrzebuję na razie, no bo nie mam co do niego zapiąć tak naprawdę. McCormick to zazwyczaj lata z siewnikiem. No i żniwa przyczepami. Jendyr ma tylko 9 godzin. Nie zlecimy sobie na skupik raz, dwa. W zasadzie mogłem sobie pociąg wynająć przed odcinkiem, ale nie chciałem. Więc jak dojadę, to sobie wynajmę go. Tak? 54, 58, 57 FPS-ów w tej grze. Tak mi pokazuje Steam. Albo kliknę jeszcze F2, żeby nie było. 59, 60. Nie wiem, może tego, że komp już długo chodzi? Nie wiem. Bo w sumie trochę przed tym odcinkiem dostał w dupę komp. No bo renderowałem sobie odcinek z Wośnic, który zobaczycie jutro. Już się wrzuca aktualnie. On tam 6 i prawie 7 giga ważył. 6700, to będę wrzucał około 4 godzin. Jeszcze w międzyczasie dorzucę sobie ten film. Jeszcze może po południu się uda nagrać na środę. Wtedy też by mi było fajnie, jakbym się ten film udał nagrać. Bo za poniedziałek to bym sobie na piątek już nagrał. Bo ja wolę wykorzystywać sobie te dni wolne i nagrywać zawsze po te dwa odcinki. Dwa odcinki głosowe, no bo wiadomo, że taki zwykły. Znaczy zwykły, no taki timelapse to zawsze jest łatwiej, bo mogę sobie to codziennie wieczorami praktycznie nagrać. No to jak i tak gram te 2 godziny, zawsze trzeba nagrać, zawsze trzeba mieć 2 godziny, żeby to nagrać. To gdzieś tu jest ten punkt. Tu jest, no właśnie. Pociąg przejdzie 1 kilometr, dobra. Więc akurat teraz właśnie to wysypię. A, jeszcze się sypiesz, dobra. Bo już chciałem ruszać, ale patrzę, że tu jeszcze leci. Dobra, rzepak wysyp. Ładnie leci, ładnie leci. Jakąś miniaturkę się później capnę po odcinku. Wiadomo. Dobra, w sumie nie będę wracał tym Jundirem. On sobie sam wróci. Już. Skoro jest to, co sobie wykorzystam, tak.
Powinien dać radę. Pociągu jest? Pociąg jest? Nie ma pociągu jeszcze. Czy nie wiem, z której strony przyjedzie. Ale powinien chyba z tej przejechać. Powinien, ale niekoniecznie musi przyjechać tam. Dobra, Jandir sobie jedzie. Muszę zobaczyć, gdzie jest to picie. 800 metrów, no to zaraz powinien wyskoczyć stamtąd. Nie widzę pociągu, nie widzę, nie widzę. Zaraz powinien się pojawić gdzieś. Jeszcze jeden raz oceniliśmy niż rzepak. Nie wiem, czy jeszcze będzie cena, ale naprawdę prawdopodobnie będzie jutro. Tory się zamknęło, więc tam powinien przejść. No, mówiłem, cofa. Najpierw muszę zapalić silnik. No dobra. No na pierwszy dam sobie rzepak. No w sumie to nie ma różnicy. Ale dam sobie rzepak na pierwszy. Nie chaty kukie. A na drugi dam sobie jęczmień. No i dobra, i cieknie. Cieknie, no, leci. Dobra, 10, 20 i 30 ton, dobra. Można jechać wysypać. Rzepak jest po 2400 coś, więc na kasę da. 132 tysiące na koncie. 125 na koncie. 125 ze zbioru wało. No, jeszcze tą oborę by się postawił. Gdzie jest Jandir Super? A ceny dzisiaj już ani nic nie ma. Pszenica widziałem, że w grudniu ma być wysoko, a dzisiaj jest... No w grudniu ma być też sorgo. I sorgo i pszenica, tak? Tak. Więc kręcimy do grudnia. I przy okazji będziemy sprawdzać promocję, bo może na promocji uda się jakąś maszynę wyrywać. Fajnie było jakąś kosiarkę wyrwać na promocję, ale to się chyba raczej nie uda. 1338 to jest dobra cena na pszenicę, tak mi się wydaje. A sorgo 1660. Dobra, wiecie co, ja to jednak chyba dzisiaj owalę, bo nie chcę kusić losów. A za pszenicę jest naprawdę dobra cena. Więc sobie owalę te sorgo. Sorgo. Pszenicę sobie owalę, a to sorgo jednak poczekam sobie do jutra. Bo sorgo może być za 2000, więc trochę za 1600 to trochę szkoda tego sorga. A pszenicę za 1300 to jest dobra. Jeszcze od razu sprawdzę sobie promocję szybciutko. Gdzie to jest? A tu, beczka mękuj. Wiem, że trochę taki pochmurny, czy niech na boju staje ciągle o 8. A pszenica spadała, czy nie spadała? Bo nie wiem. Spadała właśnie, dlatego co 0,5 czasu. Dobra, Meneli żłopa i jedziemy. Tego sorga teraz będą 3 pola. No tak, 3, bo tu jest droga nieprzeorana. O właśnie, jeszcze trzeba zobaczyć miód, bo może miód jest. Właśnie ceny miodu nie kontroluję. A miodu trochę mam. Gdzie jest miód? Gdzie jest miód? 3000, no to jaka... 3100 i spadam, tak średnio. Bo miodu już mam parę palet. Więc miód też będzie można powoli tam sobie zbierać. Znaczy miód się zbiera cały rok, no wiadomo. Ale tutaj 2900 jest. Zobaczymy, zobaczymy. Pole numer 44 zostało usunięte z mapy, czy z mapy, no zostało zamalowane.
i zostało zamalowane, bo tak. To tam będzie obora stała. Właśnie nie wiem, czy belki robi, czy luzem. Ale chyba będę robił luzem. Chyba będę luzem zbierał siano i słomy. Bo wtedy do paszowozu to będzie lepiej wrzucać luzem. W zasadzie taka belka też by była spoko. Właśnie nie wiem, czy belkę robić, czy lepiej luzem rzucać. Chociaż w belce wygodniej by było, jakbym 8 ton rzucił belcem, to już bym miał tak. I wtedy tam chyba z 7 słomy wrzucić. Trochę kiszonki i tam z 500 kilo tego składnika do parzy. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, więc nie powiem wam. Dodatek do paszy to się chyba nazywa farmingu. W sklepie, więc nie wiem, zaraz zobaczę sobie nawet. Teraz nie wam powiem, jak to się nazywa. Bo to jest tutaj, w paletach. Jak to się nazywa dokładnie? Pasza mineralna. Dobra, tak się nazywa. Niech będzie. To 1,7 km? Dobra, to niech na spokojnie sobie przejeżdża. No więc mówię, więc chyba pozbieram sobie jednak te. Co tu jest? Support your local farmer. Pozbieram sobie te znajdźki. Naprawdę nie wiem, gdzie one są. W sensie nie wiem, gdzie one jeszcze mogą leżeć. Bo nawet nie pamiętam, gdzie ja zbierałem je. Gdzieś latałem po mapie, ale nie wiem dokładnie gdzie. Tu przejazdu nie ma. Olbym teraz dał. Ale bym się tam wpakował teraz, nie? No i dobra, lecimy, nie śpimy. Znajdźki pozbieram i za to będę kupował maszyny. Za zboże raczej nie dać. To będzie 40. 43 tysiące chyba za tą pszenicę. Za sorgo nie wiem, bo tam jest 2 tony. 2 tony. Po 2000 sorgo może być. Więc to będzie jakieś 2. Czy nie, czy 500 po 1500 nie jest przypadkiem. Bo dzisiaj niby najwy. Ej, a bo to mówię, to jest za tak, mówię, za tak jest 3000. 1338. 1266 nie pokazuje. A słupek pokazuje w grudniu, najwyższy jest listopad. Więc chyba poczekam sobie, wiecie? Ja to zawiozę, ale ja sobie poczekam z tym. A tutaj nic nie skoczyło na promocji, nie? Nie, nic nie skoczyło. Więc sobie dam sobie na te 120 czas. Będę sobie obserwował ceny mniej więcej sorgo. Czy rosną, i tutaj sobie ten pszenicy będę obserwował. 1339. Jeszcze przejadę sobie koło miodu akurat, zobaczyć ile jest palet. O, dorobiła się jedna paleta, a tutaj jest 3, 6, 8 palet na tym. Na tym jest 8 palet. Na tym, powiedzmy, transporterze. Nie, że to tak trochę nieładnie brzmi, ale niech będzie. O, jest nawet większa ta platforma. W sensie platforma nie obywatelska, tylko laweta. O, laweta, właśnie, tego co oszukałem. O to mnie chodziło.
Będę starał się każdą produkcję wam pokazać, jaka jest możliwa w grze, chociaż nie wiem, czy to mi się uda, bo na te produkcje trochę terenu pójdzie. Ale zobaczymy, no. Cena 1400, 1335, a Sorgo za 1666. No. Nie wiem, zobaczymy. Kurde, zrąbałem, bo teraz kasę mi będzie ciągnął do jutra pociąg. Ale dobra, przeżyję, chyba przeżyję. Tutaj? Nie, to jeszcze jedno dalej. Tutaj mógłbym skręcić, jakbym na pole chciał jechać. Jeszcze jeden kurs ze Sorgiem będzie. Zobaczcie, czy o 13 mi zabierze kasę. Tak jakby on jest wynajęty, ten pociąg. Więc... A nie wziął. Dziwne. A, może nie wziął dlatego, że tak jakby go nie użytkuje. A może go nawet nie przywołałem, co? Nie wiem. Czy tak mogło być, czy nie? Nie, no stoi niby. Więc nie wiem. Jakby tak 27 ton miałem te przyczepy, to by było elegancko. 27 500. To wtedy bym tą pszenicę na raz zabrał. Tak musiałem na raz jechać. Ile to już jest minut? O kurczę, to już 27 minut jest. Co tam ciągle przeskakuje? A pszenica 1353. Więc coś tam urosło. Sorgo 1700 prawie. Dobra, jedź kolego. O, i zabrał tym fizykom koszt obsługi maszyn. Zobaczymy, tutaj nic nie ma. Zobaczę jeszcze cenę szybko. Przykręcę sobie ten czas do grudnia. O! Tego jeszcze z pola nie ciągło. Dobra, nieważne. Niech sobie tam stoi, bo mi to nie przeszkadza. Zobaczymy, jeśli stracę w grudniu, no to trudno. Ale po prostu powinienem dużo stracić. Coś czuję, że mi tam kradną kasę, bo czuję, bo słyszę. A potrzebanie na inflacji kryszenia. 1200 i rośnie. Sorgo 1800 i rośnie, dobra, więc akurat się opłaciło. Że Sorgo 6800. Jakby nie było, to się coś tam się opłaciło. Ewentualnie na pszenicy mogę stracić. O! Land nie jest tutaj. I ten do śniegu. Czy to jest w ogóle niepotrzebne dla mnie, ale. Ale fajnie, że zdjęło w ogóle na ten. Jedzie ten rząd, czy nie? Jo, jadzie. Powoli jedzie. A Sorgo? 1840. Do Sorgo. A zaprzyńca? 200, no dobra, strasznie na to 50 złotych. Dobra, do 14 zatrzymuję ten czas.
Dobra, nasypuję szybko to sorgo i jadę. Sorgo 1870. 1870. Mogłem tam przejść zaczarowanie jednak. Ale jeszcze zacznę na słupki. Tam nic się nie wyższa. Kurde, no mogę nawalić tą przyjść czarę. A tak mam prawie 100 bez straty. Bo tam było 1000. Ale czekaj, przynajmniej jeszcze sorgo rośnie. Tam parę groszy jeszcze rośnie. Więc może będzie to 1300. Mam 360 razy 2. To jest za wolno, co rośnie. Ale coś rośnie, bo widać. Jeszcze skleję. O! Roland jest ta przyczepa. Kozak przyczepa. 36 ton. Do McCormicka? No nie wiem. Sorgo po 1900 jest. Bez 10 zł. Ale myślę, że jakby dobrze poczekał, to by urosło. Czyli dzisiaj będę stratny tylko 80... 76 zł na pszenicy. Kurczę. Dobra, 21 chwili. Dobra, już więcej nie kręcę. Więcej nie kręcę, bo jest 1303, no to jest... A tu jest 1900. Więc sorgo dobrze przeczekałem, bo 300 urosło. A natomiast na pszenicę straciłem 80 zł. No ale... No trudno, no. Kurde, z pół godziny ze sprzedaży... Pół godziny odcinek ze sprzedaży plonów? Trochę tego było, jakby nie było. Na pierwszy wagon mnie ustaw. I to już nawet bez różnicy, co ja wsypię na pierwszy wagon. Ale pewnie na pierwszy wagon będzie pszenica, bo będzie najbliżej. No patrzcie, jednak sorgo. A, bo sorgo wybierałem z tego, z mojego bina, do tego tak działa. Że co się ustawi na moim binie, to tak naprawdę to tutaj ciągnie to samo. Przejedź. I właśnie przejedź tu. Żeby mieć pod miniaturkę sobie tam. Oczywiście miniaturkę sobie w styczniu zrobię. Dobra, wiem, że przejechałem ten wagon. W sumie mogę na trzecim sobie ustawić. Na trzecim też by naciekło. Dobra, sypam tą pszenicę. 40 ton. Więc to będzie 40 tysięcy. 43 tysiące dokładnie. Jakby to no... Coś takiego. Nie wiem, nie chcę się zrobić tego. Wyście 37. Kurde, 20 tysięcy dla brata. O, może na koniec ja tutaj... O, na koniec odcinka tu podjadę, żeby zabrać tą znajdźkę. O, to jest dobry pomysł. Podjadę, zabiorę sobie ten kombajnik i zobaczę, ile mi się dostało. Zwolni ten prędkość. Jeszcze 5 kombajnów nie zostało. Dobra, teraz specjalnie nie będę latał, nie będę szukał kombajnów. To sobie tam w wolnym czasie, jak będę miał, sobie poszukam.
No i dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć!